Identyfikator podmiotu SCP-701. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Wszelkie materiały związane z SCP-701 znajdują się w posiadającym potrójne zamknięcie archiwum w sektorze przechowawczym. Obecnie przechowywane są tam dwie wciąż istniejące kopie czterotomowego wydania z 1640 roku, 27 kopii wydania tragedii w miękkiej oprawie z 1965, 10 kopii wydania tragedii w twardej oprawie z 1971, 21 dyskietek zapełnionych danymi z rajdów na jedna kaseta VHS oznaczona jako SCP-701-1900-A, jeden stalowy nóż nieznanego pochodzenia oznaczony jako SCP-701-1900-B. Powyższych przedmiotów pod żadnym pozorem nie można usunąć z archiwum. Jego obszar podlega całodobowemu monitoringowi, a dostęp przyznać mogą tylko osobiście doktorzy L. i G. Opis. SCP-701, czyli Tragedia Powieszonego Króla, to powstała w czasach panowania Stuartów tragedia w 5 aktach. Jej wystawienie związane jest z przejawieniem nagłych psychopatycznych i samobójczych zachowań wśród aktorów i widowni, a także pojawieniem się tajemniczej postaci sklasyfikowanej jako SCP-701-1. Historyczne szacunki wskazują, iż na przestrzeni ostatnich 300 lat sztukę obejrzało od do osób. Wystawienie Tragedii Powieszonego Króla nie zawsze kończy się manifestacją. Spośród odnotowanych wykonań sztuki tylko 36,78% zaowocowało pojawieniem się efektów związanych z SCP-701. Opierając się o dokumentację historyczną i przeprowadzone badania, manifestacje zazwyczaj przebiegają w następujący sposób. 1 do 2 tygodni, 7 do 14 dni przed wydarzeniem. Podczas wykonywania prób generalnych, poszczególni członkowie obsady zaczynają odbiegać od tekstu tragedii, jednak zamiast improwizować lub popełniać celowe błędy, wszyscy mówią w sposób zgodny i uporządkowany, jakby tworzyli nową wersję scenariusza. Mimo to, zarówno członkowie obsady, jak i reszta zespołu produkcyjnego wydała się nie zauważać żadnych zmian, a jeśli się im o takowych wspomni, oznajmiają, iż sztuka wyglądała w ten sposób od samego początku. 2 do 3 godzin przed wydarzeniem. Manifestacja zazwyczaj ma miejsce podczas nocy przedpremierowej lub w dniu, kiedy spodziewana jest najwyższa frekwencja wśród publiczności. Stopniowo zwiększa swoje oddziaływanie w ciągu tygodnia od zagrania tragedii. 1 do 2 godzin przed wydarzeniem. SCP-701 jest dostrzegany podczas finałowej sceny aktu pierwszego, zazwyczaj w tle. Nie bierze udziału w akcji właściwej. Można odnieść wrażenie, iż wychodzi lub schodzi ze sceny, jednak nie pojawia się za kulisami, zazwyczaj znika, gdy nie jest na scenie. Początkowo członkowie obsady nie zauważają jego obecności. Wydarzenie. SCP-701-1 pojawia się podczas odgrywania znajdującej się w 5 akcie sceny bankietowej. Zostaje przedstawiony jako powieszony król. W tym momencie obsada albo wzajemnie się wymorduje, albo popełni samobójstwo, czasem używając w tym celu elementów scenografii, zazwyczaj pojawiających się znienacka. Wśród publiczności wybuchają zamieszki. Widzowie zaczynają atakować losowe osoby znajdujące się w pobliżu, niezależnie czy są ze sobą w jakiś sposób powiązane, czy nie. Po wydarzeniu. Jeśli którykolwiek członek widowni przetrwa manifestację, może opuścić strefę, w której wystawiana była sztuka. Wówczas nadal poszukiwać będzie okazji do wszczęcia bójki lub zaatakowania przypadkowej osoby. Normalne zachowanie ofiar manifestacji wrócić powinno po upływie około 24 godzin. W tym czasie należy je unieruchomić lub podać środki uspokajające.
Ofiary, które manifestacje przetrwały, przyjawiać będą zachowanie świadczące o przeżyciu traumatycznego doświadczenia, czy nie zapomni o całym wydarzeniu. Pozostali mogą popaść w permanentną śpiączkę lub psychozę. Aby lepiej zrozumieć istotę manifestacji, należy zapoznać się z raportem z incydentu SCP-701-1901, czyli analizą wydarzeń prowadzących do ostatniego niebezpiecznego wystąpienia SCP-701 podczas przedstawienia teatralnego w 1900 w szkole w... Informacje dotyczące dramatu samego w sobie odnaleźć można w dokumencie SCP-701-1640-B1. W skrócie, SCP-701 jest ewoluującym, niezależnie od czynników zewnętrznych, wirusem emetycznym, przenoszonym w nieznany sposób przez tekst tragedii. Dr. przedstawił teorię, według której wydarzenia związane z podmiotem mogą zawierać hipoteza ta zgodna jest ze skokiem poziomu wykrytym przez satelity w pobliżu wskazującego na incydentu w 1900. Agenci fundacji są zobligowani do tuszowania wszelkich przypadków odegrania tragedii bądź znalezienia jej kopii. Niestety, mimo najszczerszych starań fundacji, by temu zapobiec, sztukę wciąż można za darmo pobrać z sieci, czasem posiada inny tytuł. Wszelkie próby wykrycia bądź wyizolowania źródła, z którego pochodzą kopie dramatu, nie przyniosły rezultatu. Drukowanie publikacji tragedii udało się wstrzymać, niszcząc przy tym pochodzące z roku 1971 wydanie szkolne, zanim te trafiły do dystrybucji. Niemniej, pochodzące z 1965 kopie, wydane w miękkiej oprawie, odnajdywane są regularnie w bibliotekach należących do kolegiów i szkół średnich. Zadaniem agentów jest pozyskiwanie lub niszczenie wszystkich egzemplarzy. Historia. Pierwsze, czterotomowe wydanie tragedii Powieszonego Króla pochodzi z roku 1640. Autor sztuki pozostaje nieznany. Niedługo potem wydawca, William Cookie, zniknął z dokumentacji historycznej. Co nietypowe, w Stationer Register nie występują żadne wzmianki o dramacie. Pierwsza manifestacja SCP-701 miała miejsce w roku 1800 podczas wystawiania sztuki w USA. Warto również wspomnieć o wystawienie w Małym Teatrze w roku 1900, wystawienie na Uniwersytecie w roku 1964, wystąpienie w 1900 na Uniwersytecie, gdzie po raz pierwszy fundacji udało się zatuszować manifestację, występie przeprowadzonym przez grupę uczniów w roku 1900 w Kalifornia, adaptacji filmowej wydanej w roku 1900 przez Broadcasting Corporation. Na skutek działań fundacji adaptacji nie wyemitowano. Incydencie mający miejsce w roku 1900 w Ohio, nazwanym SCP-701-1901. Historia publikacji. Oryginalne wydanie czterotomowe, rok 1640. Wszystkie znane kopie znajdują się w posiadaniu fundacji. Wydanie z ilustracjami w twardej oprawie, rok 1733. Wydanie ponowione w 1790. Wydanie Cambridge University Press, rok 1813. Wydanie w miękkiej oprawie, rok 1965. Wydanie w twardej oprawie, rok 1971. Uwagę agentów powinien zwrócić fakt, iż kopie dramatu często pojawiają się pod innym bądź inaczej zapisanym tytułem. Ponadto zdjęcia treści tragedii z 1965 roku odnajdywano na kółkach teatralnych prowadzonych w koledżach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dodatki. Mając w pamięci wysokie prawdopodobieństwo, ponownie zalecam reklasyfikację SCP-701 do klasy Kitter.
Memetyczny wirus zawarty w podmiocie może stanowić fragment do scenariusza inwazji. Ponadto... Doktor L... Odrzucono. Żadna z posiadanych przez nas obecnie informacji na temat SCP-701 nie wskazuje na scenariusz klasy XK. Dopóki nie zdobędziemy dodatkowych danych, obiekt pozostanie Euklidem. Spójrz prawdzie w oczy, doktorze. Kot już dawno wyskoczył z worka. A w naszej branży możemy mówić o szczęściu, jeśli raz na 10 lat umrze tylko jakaś setka ludzi. O 5.